Wojciech Korfanty jest zaliczany też do ojców polskiej niepodległości, chociaż jakby w drugim szeregu, dlatego że bardziej kojarzony jest ze Śląskiem. Urodził się na Śląsku, czuł się Ślązakiem, był właśnie wychowany w kulturze niemieckiej, w zupełnie innej jakby cywilizacyjnej aurze czy otoczeniu niż większość polityków Polski, Królestwa Polskiego. Przypomnę, ci drudzy byli wychowani na literaturze romantycznej, zanurzeni byli w XIX wieku, porywy romantyczne ich jakoś inspirowały. Tymczasem Korfanty był kimś zupełnie innym, wychowanym właśnie w takim twardym, mieszczańskim stylu. I to powodowało, że od początku jego funkcjonowania w niepodległej Polsce sprawiało mu to olbrzymie kłopoty. Właśnie poprzez postrzegane, przez otoczenie był postrzegany jako ktoś niezrozumiały. Oskarżano go o różne rzeczy typu gospodarczego, bo on był jednocześnie człowiekiem, który miał taką żyłkę przedsiębiorcy i tutaj nie wahał się nawet wchodzić w układy teoretycznie ze swoimi wrogami, czyli na przykład z przedsiębiorcami czy fabrykantami niemieckimi, co już w Polsce przyjmowano bardzo źle. Czy to była tylko wina Korfantego? To jego postrzeganie był postrzegany jako człowiek trudny, którego należy powstrzymać, jako nawet człowiek niebezpieczny. Czy to było słuszne? Czy te oceny? Z jednej strony tak, dlatego że wszystkie przekazy pamiętnikarskie mówią o tym, że był to człowiek apodyktyczny, twardy, trudny we współpracy, ale jednocześnie inni twierdzili, że to niezrozumienie jego postępowania wynikało właśnie z tego zderzenia cywilizacyjnego, powiedzmy, kultury zachodnio-niemieckiej z kulturą, no nazwijmy, wschodnio-romantyczną. Jest taka teoria. Korfanty nigdy nie był premierem, aczkolwiek był bardzo blisko w roku 1922, kiedy w Sejmie wytworzyła się taka koalicja, która wysunęła Korfantego na stanowisko premiera. I wtedy w zasadzie już był, prawie wszystko było załatwione i wtedy Józef Piłsudski postawił weto, jako naczelnik państwa miał do tego prawo, ale właściwie przeciwstawił się większości sejmowej, co było pewnym przekroczeniem jego kompetencji. Ale wtedy było to pierwsze starcie polityczne, gdzie Korfanty był głównym bohaterem i wtedy się pojawił nawet taki w Warszawie wierszyk na temat właśnie Piłsudskiego w kontekście dojścia do władzy Korfantego. W Belwederze smutno biją kuranty, dyktatora diabli biorą, psiakrę, ten Korfanty. Taki wierszyk krążył po ulicach Warszawy. Czy rzeczywiście Piłsudski obawiał się Korfantego? W jakiejś mierze tak. Wynikało to z tego, że w czasie trzeciego powstania śląskiego w 1921 roku Korfanty dosyć zdecydowanie zdusił taki bunt, który wznieśli Piłsudczycy przeciwko niemu, chcąc odsunąć go od stanowiska dyktatora powstania. Wtedy Korfanty po pierwsze tych ludzi wyrzucił po prostu z gabinetu, miał odbezpieczony pistolet w szufladzie, a potem wezwał swoją straż przyboczną, która składała się, uwaga, z 200 marynarzy niemieckiej floty. To byli Ślązacy oczywiście i Polacy, ale służący w Kriegsmarine, czyli w niemieckiej marynarce wojennej, i nakazał pojechać za tymi niedoszłymi spiskowcami i ich aresztować. A więc dla Piłsudczyków był to człowiek zdolny również do fizycznego przeciwstawienia się temu obozowi politycznemu, stąd też uważany był za bardzo niebezpiecznego. Na przykład oni się nie obawiali Dmowskiego, nie obawiali się Witosa. Korfanty budził duży niepokój w tym obozie, stąd też był bardzo szykanowany, szczególnie po 1926 roku w Twierdzy Brzeskiej obchodzono się z nim skandalicznie. Notabene został oskarżony o współpracę z Niemcami, co było szczególnie dla niego bolesne, bo on całe życie jakby walczył z tymi Niemcami o polskość Śląska i o przyłączenie Śląska do Polski. Tragicznie też skończył, ponieważ wrócił z Czechosłowacji, z emigracji, czy z wygnania, tuż przed wybuchem wojny w 1939 roku. Ciążył na nim jeszcze wyrok. Mimo że wojna była tuż, został aresztowany, osadzony w więzieniu w Warszawie i zmarł 17 sierpnia 1939 roku, na 2 tygodnie przed wybuchem wojny. Oczywiście natychmiast się pojawiły plotki w Warszawie, że został otruty. Ja oczywiście w to nie wierzę, tym niemniej chodzi tutaj o to, że wówczas tak to postrzegano, że jest takim zaciekłym wrogiem sanacji i odwrotnie sanacja go tak uważa, że posunięto się nawet do mordu poprzez malowanie arszenikiem pomieszczenia, w którym w szpitalu przebywał. Rzecz oczywiście nieprawdopodobna, ale pokazująca to napięcie, jakie istniało wokół osoby Korfantego. Postać bardzo zasłużona, a jednocześnie tragiczna.